Dzień dobry kochani, tutaj Mati, zapraszam was na kolejny film. Dzisiaj przed nami haul. Haul rzeczy głównie z marki Sick Sick. Na koniec pokażę wam też kilka rzeczy innych marek i kilka dodatków, które udało mi się też zamówić. Wszystkie rzeczy, które dzisiaj zobaczycie, zamówiłem na Zalando i linki do nich macie w opisie tego filmu. Motywem przewodnim jest marka Sick Sick, także zaczniemy od niej. Pierwszą rzeczą, którą wam pokażę, jest dokładnie ta oto kurtka. Jest bardzo ładna, na pewno ciepła. Ładny materiał pikowany i taki srebrzysty. Pierwsze wrażenie, mega ciepła. Bardzo ładny materiał. Dobrze wykonana. Widziałem nieraz na mieście chłopaków takiej kurtka i bardzo mi się podobało. Myślę, że wyglądam w niej spoko, ładnie wygląda. Fajny kaptur. Rozmiar, który mam na sobie, jest to SK. No wygląda przednio, powiem wam, konkrecik. Z tym, że ja ją mam teraz na t-shircie. Nie wiem, czy zakładając jeszcze bluzę pod spód, nie będzie ona ciutkę na mnie mała. Tu mamy kieszenie, tu mamy kieszenie. I teraz widzę, kochani, pierwszy problem i mankament. Ona ma tutaj kieszenie, ale spójrzcie, co się dzieje, zapinając ją. Wyglądam trochę jak pingwin albo jak jakiś bałwan. Spójrzcie, co ona robi przez te kieszenie tutaj z naszą talią. Nie mamy talii, mamy po prostu brzuch bałwana. No już mi się przestała podobać przez to. Spójrzcie, co to tutaj robi z brzuchem, a miejmy na uwadze, że ja brzucha nie mam. Wyglądam dziwnie. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale tutaj mam lustro i to wygląda tak komicznie tutaj. Szkoda, bo bardzo ładna kurtka, a te kieszenie tutaj ktoś nie pomyślał i one psują cały efekt. Okej, kurtka sylwestrowa, spoko, bo wsadzimy tu i flaszkę, i browara, słuchajcie, ale niestety te kieszenie psują cały krój tej kurtki. Owszem, rozpinając ją i mieć ją założoną tylko w ten sposób, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Kurtka bardzo ładna, jeżeli nie zależy komuś na talii, albo być może ktoś, kto jest tutaj bardzo mocno zbudowany, to wtedy to się pozbubię, ale to nie wiem, ktoś musiał być naprawdę mega tutaj przypakowany. Zdecydowanie nie. Byłaby mega, gdyby nie te kieszenie tutaj. Także w dalszym ciągu jestem bez kurtki. Teraz kolejna rzecz, również od Sick Sick, a mianowicie taka bluza, wiatrówka. Kurtka, wiatróweczka. Może nie na teraz, bardziej na wiosnę. Lub taką wcześniejszą jesień, którą mamy już za sobą. Zamówiłem ją, gdyż była ładna i była spoko cena. I będzie też świetnie pasować do spodni, które zobaczymy później. Mam już ją na sobie i słuchajcie, to co skłoniło mnie do zamówienia jej, to przede wszystkim to. To jest mega, bynajmniej wyglądało to świetnie na zdjęciu. Możemy ją sobie zapiąć, tutaj wywinąć na wierzch ten napis. Wygląda ładnie. Także taka wiatrówka i tutaj widzę kolejny problem i kolejny problem z talią, gdyż ona tutaj na dole nie ma w ogóle ściągaczy, ten dół jest taki luźny, nie podoba mi się to. O wiele lepiej wyglądałaby, gdyby tutaj zamocowane były gumki, którymi możemy zrobić sobie tą talię, albo takie sznurki, żeby naciągnąć. W większości kurtek mamy taką możliwość, tutaj niestety nie ma. I ona jest taka, no widzicie, bezosobowa ta kurtka. Ja lubię rzeczy dopasowane, a ona taka nie jest. Szkoda, bo bardzo ładnie wygląda tutaj ten print. On jest tutaj też przez kaptur. Także to wygląda naprawdę świetnie. Lecz niestety ten regular fit, który tutaj ma zastosowanie, nie przypada mi do gustu. Szkoda, bo jeżeli ona miałaby tutaj ściągacze, spójrzcie, od razu by wyglądała lepiej. Nie dla mnie, ale być może ktoś z was się zainspiruje. Ktoś, kto lubi takie proste formy. Kontynuując motyw marki Sick Sick, w dzisiejszym filmie przed nami jeszcze trzy pary spodni. Spodnie numer 1. Są to spodnie spokojnie na okres taki jesienno-zimowy, gdyż to jest grubszy materiał. Sick Sick lubi robić też takie dresy cieniutkie, które zobaczymy później, ale te są właśnie z takiego grubszego materiału. I tutaj nie mam do czego się przyczepić, są konkretne. Krój jest rewelacyjny, taki jak uwielbiam, czyli rurki. Tym razem nie ma problemu z rozmiarem, bo kiedyś miałem tam zamawiając dresy z Sick Sick. Spodnie są świetne, bardzo dobrze wykonane, bynajmniej na pierwszy rzut oka. Patrzcie, jak za***cie leżą. Super, szyte jak na miarę, naprawdę czuć jakość tego materiału i to, że on jest taki grubszy. Pierwsza udana rzecz w dzisiejszym haulu, czyli te spodnie.
Są super, jestem mega zadowolony. Patrzcie, jak one świetnie leżą. Ja kupiłem z myślą, że będą świetnie grały z tą kurtką. I teraz patrzcie, świetnie dopasowane spodnie, slim fit i do tego taka kurtka. Patrzcie, jak to głupio wygląda. A patrzcie, jakby świetnie wyglądało, jakby ta kurtka była taka dopasowana. Nie wiem, czy widzicie różnicę, jakby była tak tutaj podwinięta, wytaliowana. Do tego te spodnie dresowe. Efekt mega, no ale niestety nie jest wytaliowana. I kolejne spodnie, również dresowe. Tutaj już mamy taki cieniutki dresik, podobny krój. Również czarny, również z białym logo marki. Z tym, że tutaj mamy taką gumę na wykończeniu. Wydaje mi się, że będą wyglądać równie zacnie jak te poprzednie. Te spodnie są zdecydowanie spodniami typu leggings. I one są już tutaj, widzę, że są dla mnie ciutkę małe, gdyż odstają kieszenie. I nie czuję się w nich komfortowo. Lubię przylegające, ale dla mnie jest to too much. Ale to już jest w zależności kto jak lubi. Widzicie, tutaj już jest za mocno to jak dla mnie. Owszem, spoko na siłownię, do treningu nóg jak najbardziej. Biorąc pod uwagę całą nogę, one leżą tak jak powinny leżeć. Fajnie trzymają się też tutaj na łydkach. Może jeszcze je trochę spuścić. Tak się prezentuje tutaj to wykończenie gumowe. Jeżeli chodzi o jakość i wykonanie, to jak najbardziej są w porządku. Z tym, że tak jak mówię, no ja się nie czuję w nich komfortowo. Takie spodnie sprawdzą się dobrze, jak ktoś ma dobrze zbudowane nogi. Moje nogi w sumie są dobrze zbudowane, ale jeszcze musiałbym nabrać tej masy mięśniowej. Ale ktoś o takich mięsistych, rozbudowanych łydkach będzie wyglądał w takich spodniach fajnie. Ja wyglądam trochę jak bocian. Moi drodzy, i ostatnia rzecz od marki Six Silk w tym filmie, kolejne spodnie. Szare spodnie, ja nazywam ten kolor kolorem dresowym i bardzo lubię ten kolor zarówno w bluzach, jak i w spodniach. Spodnie bardzo fajne, trochę w takim amerykańskim stylu, gdyż mają te załamania tutaj. I one tutaj mają również zamki w nogawkach. Wydaje mi się, że powinny fajnie leżeć, być fajnie wytaliowane, ale sprawdźmy. Tutaj, tak jak myślałem, znowu nie mam się do czego przyczepić. Świetnie leżą, kieszenie nie odstają, czyli jest to zdecydowanie mój rozmiar. One są mega, wyglądają świetnie, do tego białe butki. Jeżeli lubicie, tak jak ja, spodnie, żeby trzymały się trochę nad kostką, to tutaj zdecydowanie macie ten efekt. Materiał dobrze przylega do łydki, tak że nie będą wam opadać na dół. Są to takie spodnie, jakie lubię. Tutaj macie na bokach te zamki. Myślę, że te zamki są właśnie po to, że kiedy wkładamy te spodnie, to rozpiąć sobie lepiej te zamki, żeby nie rozciągnąć tych nogawek i żeby one cały czas te nogawki trzymały nam formę, gdyż wiecie, takie dresowe spodnie lubią nam się z czasem rozciągnąć i później nie trzymać tej formy na nodze i będą nam opadać, a dzięki tym zamkom nie rozciągniemy ich i będziemy mieć cały czas ten efekt nogawek nad kostkami. Spójrzcie, dajcie znać, co wy myślicie. Tutaj mamy jeszcze też logo Six Silk i białe paseczki po bokach. No wyglądają super. Chyba faworyt dzisiejszego filmu. Drodzy widzowie, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o markę Six Silk, a teraz pokażę wam jeszcze kolejne rzeczy. Przed nami m.in. buty, bluza i kilka ciekawych dodatków. Robiąc te zakupy, znalazłem też ciekawą bluzę. Jest to oto ta kremowa bluza z pastelowym logiem, czyli również kolory, które bardzo lubię. Bluza na zdjęciu wyglądała taka troszkę hoodie, także jestem ciekaw, jak będzie wyglądała na mnie, na modelu. Ładna bluza. Powiem tylko tyle. Ładna bluza, ale krój przypomina mi trochę krój damski, bo spójrzcie tylko. Strasznie tutaj płytka. Jest ładna, świetnie gra z moją twarzą, ale jest jakaś taka krótkawa. Na przykład do tych spodni wygląda to spoko, ale już na przykład w jeansach jednak lepiej jest, jak ta bluza trochę jest wisząca. Ma naprawdę bardzo fajne rękawy. Jest taka tutaj hoodie, pełna, fajna tutaj z góry. Na pewno nie można jej zarzucić, że jest niewytaliowana, gdyż jest. Powiem wam, że dobrze leży, fajnie wygląda to logo, ale boję się, że ona po praniu będzie mogła się jeszcze trochę skurczyć i będzie dla mnie za mała. Ze mną jest ten problem, że jestem dość wysoki i mam tą cholerną S-kę. Ale mam postanowienie na przyszły rok, że minimum M-ka, a może i L-ka będzie, ale to już naprawdę bym musiał dobrze przymasować. Dobra, kochani, zostawię to na sobie i przechodzę do dalszych rzeczy. Teraz przed nami buty. Te buty są również z Zalando, ale z Zalando Lunch. I są to buty Fila. I w sumie powiem wam, że nie wiem, czym się kierowałem, zamawiając je, gdyż one już mi się nie podobają. W sumie wyglądają spoko, ale są chyba takie zbyt masywne jak dla mnie. Nie podobają mi się. To są buty, które jakbym zobaczył u kogoś, to pewnie by mi się podobały, ale mając je na sobie, nie. Zdecydowanie nie.
I drugie buty, które mogliście już widzieć w którymś z vlogów i zamówiłem wtedy 41, okazały się ciutkę za duże i teraz przyszedł mi rozmiar 40,5. Białe, klasyczne Nike i tutaj nie będzie zaskoczenia, gdyż ja już je zakładałem, także wiem jak leżą, wiem jak wyglądają, ale pokażę wam. Zakładając te Nike mam już kompletny outfit na dzisiaj. Spójrzcie jak to wszystko świetnie razem gra. No są świetne. Niestety przez to, że musiałem odesłać te o połowę rozmiaru większe i zamówić jeszcze raz, to nie liczył mi się kod rabatowy 10%, który był na Zalando i musiałem je zamówić w cenie regularnej, ale mimo wszystko jestem zadowolony, gdyż widziałem też wcześniej takie buty już w Deichmannie, ale nie było w ogóle rozmiarów, były wykupione wszystkie. Także jestem mega zadowolony, że udało mi się je dostać. Teraz pokażę wam jeszcze kilka dodatków, które udało mi się zdobyć. Już jakiś dłuższy czas rozglądałem się za portfelem, gdyż mój jest stary i strasznie dojechany. On ma możliwość po prostu noszenia dowodu rejestracyjnego, także towarzyszy mi mimo tego, że jest zniszczony. I udało mi się zdobyć portfel, kupić portfel Valentino. Jest świetny. Bardzo ładny, z tym, że właśnie tutaj nie wsadzę dowodu rejestracyjnego, ale jeszcze muszę spróbować, może uda mi się go upchać tutaj. To co najważniejsze u mnie wybierając portfel to zawsze jest to, żeby miał chociaż małą kieszonkę na drobne, także on tutaj ma tą kieszonkę. Dość sporo miejsca na wszelakie karty, dowód osobisty, prawo jazdy, także to tutaj też ma i oprócz tego ukryte kieszonki, no i oczywiście na banknoty. Bardzo ładnie wykonany, bardzo ładny, trochę mi się kojarzy z takim portfelem Louis Vuitton, no ale niestety na Louis Vuitton jeszcze mnie nie stać, ale taki Valentino będę mieć. Patrzcie, spójrzcie jak ładnie wygląda. Portfel zamówiłem również na Zalando, a resztę dodatków, które zobaczycie, zamówiłem na Zalando Lunch. Pasek, zwykły skórzany pasek, pasków nigdy nie za wiele. Pasek jak pasek, że tak to ujmę. Zamówiłem również dwa zegarki od Pier One. Ja słuchajcie, nie inwestuję dużo w zegarki, gdyż praktycznie całe ostatnie lata towarzyszy mi tylko i wyłącznie mój zegarek Garmin, w związku z tym, że prowadzę bardzo aktywny tryb życia i jakieś takie zwykłe zegarki to sobie mogę pozwolić od czasu do czasu założyć jak nagrywam albo jak gdzieś idę do miasta. Tak zazwyczaj dobrze się czuję z moim elektronicznym zegarkiem, gdyż on mi tam wiecie wszystko mierzy. Ale były w fajnej cenie zegarki, takie właśnie niedrogie i ładne. Pier One, taka marka. I tu mam zegarek złoty. Można sobie wymienić paski, bo mamy złoty i mamy czarny pasek i go kupiłem głównie z myślą, już jakiś czas się zastanawiałem, że potrzebowałbym złotą bransoletkę albo złoty zegarek ze względu na czarne bluzy, które noszę. I bardzo fajnie złoto właśnie gra z czarnym outfitem, także taki niedrogi zegarek, a będzie właśnie ładnie się komponował z czarnym basiciem. Tu mam zegarek numer 2. Ten zegarek również jest Pier One i go zamówiłem przez to, że w tamtym roku mojemu tacie kupiłem zegarek Tommy'ego Hilfigera. Drogi zegarek. A tutaj jest taki, nie wiem, wydaje mi się, że trochę inspiracja właśnie tym zegarkiem. Taki bardziej elegancki, taki właśnie, że może od czasu do czasu go ubiorę. Powiem wam szczerze, że jeszcze nawet nie widziałem jak wygląda na żywo. Naprawdę, bardzo przypomina właśnie ten zegarek Tommy'ego Hilfigera. Tylko ani to Tommy, ani Hilfiger. Ale spójrzcie, bardzo ładny, taka ciemnogranatowa tarcza. Nie wiem, czy to skóra. No jest tutaj napisane, słuchajcie, że skóra. No fajny, tak jak mówię, na tyle co ja noszę te zegarki, to spoko, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zalando Lunch to chyba mój faworyt. Bardzo ładny zegarek. Nie wiem, czy w tej cenie są też baterie, ale to już sprawdzę poza kamerą. Także teraz apel do moich bliskich, kochani, pod choinkę jakiś ładny piórnik na zegarki poproszę. I tutaj rzecz, którą już patrzyłem i którą odeślę, a mianowicie taka taśka na szyję. Badziew straszny. Ja to zamówiłem z myślą o was, moi drodzy. Jak robię vlogi w mieście, to nie mam za bardzo gdzie was trzymać. Kamery znaczy się. I mam co prawda tą jedną taśkę od Calvin Klein'a. Mam też takie z Guessa, kupiłem nerkę. Ale to jest bardzo niepraktyczne, jak się robi vlogi, gdy za każdym razem trzeba wkładać, wyciągać kamerę. I pomyślałem, że to będzie świetne, że będę mieć to na szyi. Ale sprawdzałem już kamerę i kamera wchodzi ledwo w to, także podejrzewam, że nie będę tego używać, także to odeślę. Miał być hit, a jest kit. Ogólnie coś fajnego, jeżeli ktoś potrzebuje, nie wiem, klucze nosić czy coś, no nie wiem, co by można było w tym nosić. Ja chciałem nosić w tym kamerę, ale to jest za małe, także to odsyłam. Za nami myślę, że dość spory haul. Dajcie mi koniecznie znać, która rzecz wam się podobała, która wam się nie podobała.
czy zgadzacie się z moją opinią. Jeżeli wtrafiłeś na ten film przypadkiem i jesteś tutaj nowy, to zachęcam cię do zostawienia subskrypcji. Każdego z was zachęcam do zostawienia łapki pod filmem i skomentowania. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Ciao, ciao, kikuskuski. Pa!